Sobota, 23 października 2021 rok. Wieje jesienna pogoda, ciepło. Na zawołanie płyną moje łabądziątka. Ta czwórka co ostatnio. No chodźcie tutaj, chodźcie. Mam coś dla was. Pi, 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 pi. No chodź, no chodź maleńka. No chodź. Co pan przywiózł? Łateczki. A pamiętacie ten odgłos z młodości? Pi, 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 pi. Co pan przywiózł? Płateczki. No dobra, dzień dobry. Proszę, smacznego. Mamusia nie chce? Dla mamusi też mam, chodź. Dwie paczki dzisiaj. No ja wiem, że ty zawsze syczysz, ale mnie lubisz. No dobrze, proszę. Proszę, najedźcie się dzisiaj. Proszę, mamusia. Smacznego. Filmuję z ręki. Będzie słychać szum wiatru. No ale taka dzisiaj pogoda jest wieczna. Ale ciepło. Płynie następny chłopak. Chłopak przepłynął. Czyli brat. Kolejno licz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A kto tu przypłynął? Sam ojciec, głowa rodziny. Rokitek wspaniały. Proszę. Jest i on. Tata. Też mnie długo nie widział. Dwa miesiące ponad. Jak prawdziwy ojciec musi wyjść na brzeg. No chodź tutaj. Chodź chłopcze. Chodź tu chłopcze do mnie. Chodź. No nie bój się, nie zapomniałeś mnie chyba. No chodź. Jak wychowałeś dzieci? Proszę, proszę, poczęstuj się. Proszę. Nabrałeś delikatności, widzę. Ogłady. Oho, ho, jak delikatnie. Widzę z kulturą. Post. Nauczył się kulturę. No jak delikatnie jemy, proszę. No musta. Jak to musta? Proszę. Proszę. Ale widać, który jest ojciec. Znaczy, który jest synem. Chłopakiem. Tamten taki duży jest. Proszę. Od razu widać, kto jest chłopakiem. A chłopakiem jest ten. Ten duży. Udał się ojca. Jaki ojciec, taki syn. Tamte są dziewczynki. Jeszcze jednego brakuje. Może przypłynę. Już doszli. Ale jestem miło zaskoczony, że po takim okresie, tak delikatnie proszę, bierze. Na różnych filmikach moich było widać, że mnie szarpie, gryzie, dziobie. Tak nerwowo. A teraz proszę zobaczyć. Zobaczyć. Jaki jestem mądry. Jaki mądry jestem. Proszę. Dla mamusi też. I córeczki też.
i córeczki też. Ojciec, to. Żebym się nie wpakował. Proszę. Naprawdę jestem miło zaskoczony, jak ty delikatnie. Tak, delikatnie. Tak. No dobrze, ale pogłaskać się chyba dasz, co? Nie da się pogłaskać. O, o, brakowało mi dziobania. Jak mi brakowało dziobania. O, poszarpiemy trochę, no i szarpiemy. Proszę. Zmiana ustawień w aparacie. Manualne. Proszę zobaczyć, jak smacznie zajadają te płatki. Naprawdę, chyba były spragnione. Ile można w końcu żyć na trawie? Miło widzieć białe piórka u rodziców. Czyste, zadbane. Widzę, że nowe urosły. Dzieci już nabierają koloru białego. Ale urosły, naprawdę urosły, nabrały siły. Przypuszczam, że już pierwsze loty mają za sobą, pierwsze próby lotów. Może uda mi się kiedyś nagrać. Przyjadę jutro rano, zobaczymy, jak będzie wyglądało. I co, moje śliczniotki? Macie tu spokój, ciszę. Nikt was nie męczy. Jedzenie dowożą. O, lubię sobie tak z nimi posiedzieć, na nie popatrzeć. Taki. Po prostu cisza i spokój. Sobotni relaks.